Budynek, który znajduje się za moimi plecami, zostanie zburzony. A to za sprawą planu likwidacji budowli realizowanym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wałczu. Projekt ma na celu zlikwidowanie budynków zagrażających życiu mieszkańców. Nie jest to pierwszy tego typu projekt realizowany przez tą spółkę. Każde miasto planuje budować, ale też burzyć. Są budynki stare, nie nadające się do dalszej eksploatacji, nieraz potrzebny jakiś jest teren ze względów urbanistycznych, komunikacyjnych i miasto Wałcz też taki plan wyburzeń starej substancji ma i go realizuje. To tak co 5 lat ustalamy zakres wyburzeń. Nie zawsze to się udaje zrealizować, bo to wiadomo, że to są bardziej życzenia niż nieraz możliwości, ale staramy się. Prace w ramach wyburzania starych budynków trwają od 2012 roku. W tym czasie władze TBS-u postanowiły zlikwidować budowlę przy ulicy Zdobywców Wałpomorskiego. Władze wałeckiej spółki zdecydowały również o likwidacji budynków przy byłej wałeckiej mleczarni oraz rzeźni. Dzięki takim działaniom będą mogły powstawać nowe bloki mieszkalne oraz parkingi. To są akurat te przypadki, gdzie budynki są w bardzo złym stanie technicznym, co do których wypowiedział się także konserwator zabytków w formie negatywnej, ale też uzyskał na niektóre pozwolenie już TBS na ich rozbiórkę. Po prostu one są niebezpieczne do zamieszkiwania i do przebywania w okolicach. Na razie TBS będzie rozbierał budynek na ulicy Szkolnej. I czy tam będzie parking, to jeszcze nie wiemy. Przemyślimy sprawę, jak to będzie się dalej kształtowało, jak będzie wyglądało. Z realizacji planu zadowoleni są mieszkańcy Wałcza. Dzięki wyburzeniom miasto nie będzie odstraszać turystów starymi budynkami. Według planów Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Wałczu do wyburzenia pozostało jeszcze 8 budynków. Najwyższy czas, żeby się pozbyć tych starych ruin, no zwłaszcza no, w tych tutaj okolicach, no bo no, to jest całe nasze centrum miasta, no i powinno wyglądać, wydaje mi się, jak najlepiej, żeby nie odstraszały te budynki ludzi. Dobrze, no, tylko po prostu szpeci, widok miasta, jednak rozwalona ta mleczarnia, ta później rzeźnia, to strasznie przeszkadza. Na grudzień zaplanowano rozbiórkę budynku przy ulicy Robotniczej. Koszt likwidacji każdej ruiny to 20 tysięcy złotych. Władze TBS-u twierdzą, że nie uda się zburzyć wszystkich budynków umieszczonych w planie. Dlatego też opracowywany jest kolejny projekt, w którym będą umieszczone kolejne miejsca, w których zostaną zlikwidowane ruiny. Maciej Rosiński, Telewizja Asta.